Mojżesz poprowadził Izraela z nad Morza Czerwonego, gdy przybyli do Mary. Nie mogli pić z wód Mary, bo były gorzkie. Pan wskazał mu drzewo, które on rzucił do wody, a woda stała się słodka. Druga Księga Mojżeszowa, 15:22-25. Wody Mara. Mara sama w sobie nigdy nie jest przyjemna. Mara sama w sobie jest nieprzyjemna. Sama Mara w sobie nigdy nie jest przyjemna. To jest gorzki smak. Duch chrześcijanina w stosunku do wszystkich smutków i grzechów, które są na świecie, nigdy nie może być apatyczny, nigdy obojętny. Nigdy nie jesteśmy postawieni w pozycji, w której nie powinniśmy być wrażliwi na sytuację, przez którą przechodzimy. Wręcz przeciwnie, znajdujemy się właśnie w takim położeniu, w którym będziemy to odczuwać. Aby dojść do Mara, najpierw trzeba było być odkupionym. Zostaliśmy przeprowadzeni przez morze, aby pić wody Mara. Bóg ma lekarstwo. Pan pokazał mu drzewo, gdy wrzucił je do wód. Wody stały się słodkie. Znamy to drzewo. Z pewnością jest to prosty fakt, że krzyż Chrystusa czyni słodkim dla nas to, co gorzkie. Jest to społeczność z Jego cierpieniami i wiedza o cierpieniu z Nim. Mamy rzeczywistość Jego sympatii z nami, mamy społeczność z Nim w taki sposób, w jaki nie moglibyśmy się inaczej cieszyć, bo nic nie zbliża serc tak, jak dzielenie wspólnego losu, trudu i smutku. Krzyż był nie tylko tym, na którym dokonało się pojednanie, ale był także końcem całej jego bolesnej drogi, którą on niezłomnie podążał od pierwszej chwili wejścia na tę drogę. W tym sensie krzyż jest tym, co możemy znosić razem z nim. Jest on połączony z chwałą, jako to, co charakteryzuje naszą drogę teraz. Podążamy za odrzuconym mistrzem. Staliśmy się uczestnikami jego cierpień, cierpień, które są szczególne dla nas jako jego naśladowców, a nie doświadczenia tego, co przypada na zwykły los ludzi. Jeżeli cierpimy z Nim, będziemy również z Nim królować. Jeżeli znosimy wstyd lub odrzucenie dla Niego, to słodka rzeczywistość bycia w ten sposób połączonym z Nim czyni Marę słodką. Mojżesz poprowadził Izraela z nad Morza Czerwonego, gdy przybyli do Mary, nie mogli pić wód Mary, bo były gorzkie. Pan wskazał mu drzewo, które on rzucił do wody, a woda stała się słodka. Druga Księga Mojżeszowa, 15.